Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, przed nami szczególna uroczystość. Już 20 listopada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Wiemy, że jest to szczególna dla nas wszystkich uroczystość i można powiedzieć, że dzisiaj już wszyscy wyczekujemy tego momentu. Polska, Polacy, ci tak naprawdę, którzy mają Boga w sercu, czekają z niecierpliwością na ten moment, kiedy władze państwowe wraz z władzami kościelnymi wspólnie uznają króla Jezusa za króla Polski. Uznają jego królowanie i jego panowanie. Chciałbym Was z tego miejsca zaprosić na szczególną też mszę, właśnie, która odbędzie się w kaplicy świętego Józefa w Łagiewnikach, w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, właśnie w tym kościele przyklasztornym o godzinie 16. Tam właśnie, gdzie są też szczątki siostry Faustyny, to jest szczególne miejsce. Tam ponad 2 miesiące temu, właśnie 17 sierpnia, zawierzałem też Polskę i ruch Polska jest jedna Bożemu Miłosierdziu. W święto Chrystusa Króla o godzinie 16 będzie tam msza święta Eucharystia, a zaraz po tej Eucharystii wspólnie z wszystkimi wiernymi, którzy będą na tej uroczystości, odczytamy jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. To jest ten akt, który jest zatwierdzony również przez Episkopat. Myślę, że to jest dobry moment, żeby też każdy z nas w sercu uznał Chrystusa za króla, żeby przygotować, żeby robić te małe intronizacje i przygotowywać się do tego wielkiego wydarzenia, które jest przed nami. Wierzę, że już za niedługo się odbędzie, czyli to oficjalne uznanie Chrystusa za króla i pana, za króla Polski. Więc kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie. Proszę, przekażcie też swoim znajomym, bliskim. Będziemy tam wszyscy właśnie w niedzielę w Łagiewnikach, w sanktuarium, w kaplicy świętego Józefa o godzinie 16. Rozpoczyna się Eucharystia, a potem wspólnie każdy otrzyma ten tekst, ten akt jubileuszowy przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla, abyśmy mogli wspólnie go odczytać. Także proszę Was, przekazujcie tym, którzy mieszkają w pobliżu Krakowa albo ci, którzy chcą właśnie przyjechać do tego szczególnego miejsca, aby tam jeszcze raz zawierzyć się i uznać Chrystusa za królem swojego serca, również ojczyzny Polski. Zapraszamy Was bardzo serdecznie i do zobaczenia już w niedzielę. Z Panem Bogiem. Dobrze. Chrystus Ojciec.